Witajcie w kolejnych Daily Newsach, z tej strony Xaurus i za chwilkę zaserwuję Wam dawkę nowości z 9 kwietnia 2018 roku. Ale najpierw odpowiedzmy sobie na komentarz użytkownika Marcin Widuch. Panowie, wiecie coś o Borderlands 3? Oprócz tego, na jakim silniku powstaje? Nie interesujemy się tym raczej, jest to kanał poświęcony wyłącznie grom sieciowym. No a teraz nowości. Najpierw Mu Legend, potem Lineage 2, a teraz RF Online. Już 17 kwietnia wszystkie postacie z Zephyr zostaną przetransferowane na serwer Titan, który stanie się głównym ośrodkiem amerykańskiej wersji gry. Napotkacie jednak pewne trudności związane głównie z nazewnictwem postaci. Każdej postaci z Zephyra zostanie zresetowany nick, więc już dzisiaj pomyślcie nad nowym pseudonimem. Gracze z Titana pozostaną nietknięci, aczkolwiek oni również będą mogli zmienić ksywę. Na każdą postać zostanie wysłany darmowy scroll na nowy change. Zapytacie pewnie, co jest powodem łączenia serwerów. Może spadek graczy, a może przeczucie? Przecież lada dzień startuje europejska wersja gry, która zabierze z globala tysiące osób, a firma Red Fox Games chce pewnie przygotować się na najgorsze. Twórcy Conquer Online planują największą czystkę w historii. Z bazy danych zniknie setki tysięcy postaci, które nie są używane i które spełniają odpowiednie warunki. Jakie to warunki? Poziom postaci niższy niż 120, brak CP na postaci, postać nie była używana od minimum pół roku oraz na postaci znajdziemy mniej niż 5 milionów srebra. Jeśli przynajmniej jeden punkt będzie się zgadzał, to wasz bohater lub bohaterka pozostanie na miejscu. Wielka czystka jest zaplanowana na 23 kwietnia. Zastanówcie się, w jakim stanie znajduje się wasza postać i czy spełnia warunki. W innym wypadku proponujemy pobrać grę i wejść do CO tak na wszelki wypadek. O Archlight Online pewnie słyszeliście już kilka razy. Jedni nazywają to kopią Tibii, a pozostali inną Tibią. Zdecydowanie bliżej prawdy są ci drudzy. Archlight korzysta co prawda z tibijskiego silnika, ale świat gry, postacie, część animacji, część potworów czy system przedmiotów to w ogóle inna bajka. Twórcy Archlighta wzięli po prostu engine Tibii, wycisnęli z niego maksimum, a potem dodali sporo nowych pomysłów. Tak powstała gierka, która dzień w dzień gromadzi między 700 a 1500 osób online. Między innymi dlatego musimy wspomnieć o ostatnim dodatku, który zwiększył stat limit do 120, weapon i armor limit do 50, wprowadził nowe przedmioty, wprowadził nowe zadania, zwiększył o 20% zdobywane punkty życia i many z inteligencji, jak i witalności, a także dodał do gry nową funkcję daily bonusów, dzięki którym będziemy nagradzani za codzienne logowania. Pojawił się też nowy klient, który jest lepszy i mniej awaryjny od poprzedniego. Nowy tydzień, nowy Battle Royale. Przyzwyczajajcie się, takich gier będzie powstawać coraz więcej, bowiem popularność, a przede wszystkim ogromne zyski, jakie płyną z PlayerUnknown's Battlegrounds czy Fortnite, zachęcają innych producentów do tworzenia swoich gier Battle Royale. Żeby jednak jakiś świeży Battle Royale odniósł sukces, potrzebna jest oryginalność i jakość. Oficjalny opis Deathfield, bo o tej grze rozmawiamy, mówi jednak o kolejnej wyspie na skraju katastrofy, gdzie tylko jeden gracz wsiądzie do helikoptera ratunkowego i uratuje się ze śmierci. Pułapki. Będą pojazdy, będzie rozwałka, będzie system craftingu, dzięki któremu z pozyskanych materiałów stworzymy części ekwipunku, a nawet bronię. Gra prawdopodobnie będzie w systemie buy to play, ale nic jeszcze nie zostało potwierdzone. Wszystkiego dowiemy się najprawdopodobniej w dzień premiery. Jakiś czas temu Cipsoft ogłosił, że nie będzie dłużej informował tibijskiej społeczności o liczbie zbanowanych osób w danym miesiącu. Problem botów został podobno rozwiązany i nie było dalszej potrzeby upubliczniania tego typu statystyk. Okazuje się jednak, że ów decyzja mogła zostać podjęta zbyt pochopnie. O ile pod koniec ubiegłego roku mieliśmy zaledwie kilkaset zbanowanych, to teraz według wszystkich dostępnych przesłanek boterzy wracają do akcji. Można to łatwo sprawdzić za pomocą pewnej strony, do której odnośnik znajdziecie na naszym portalu, a na niej samej codziennie są podawane informacje, kto z jakim poziomem i z jakiego serwera został usunięty. Kwiecień dopiero się rozpoczął, ale już guru zdołał naliczyć 2400 cheaterów, co wydaje się być już kilkukrotnie większą niż w październiku ubiegłego roku liczbą. A to przecież tylko statystyka obejmująca 9 dni. W takim tempie do końca miesiąca liczba przekroczy nawet 8000 postaci, czym zbliży się do czarnych czasów Tibii, do których chyba nikt nie chce wracać. Oczywiście może to być zwykły przypadek, a może po prostu na rynku pojawił się jakiś nowy bot, który zyskuje coraz większą popularność. I to wszystko w dzisiejszym materiale. Koniecznie dajcie znać, który news zainteresował Was najbardziej, a w kolejnym odcinku jeden z Waszych komentarzy trafi do materiału. Ja tymczasem żegnam się z Wami, do usłyszenia, cześć!